Krawieckiego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. O zabranie głosu proszę premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, jak mawiał nasz wspaniały opiekun dzieci Janusz Korczak. I tutaj w tym szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim przypomniało mi się to, ponieważ widziałem dzieci, które wyciągane są w bardzo trudnych sytuacji życiowych, bardzo ciężkich stanów zdrowotnych. Dzieci, które są leczone z niezwykłym oddaniem. Ale aby tak było, potrzeba do tego i sprzętu, i środków, i pieniędzy, kompetencji, znakomitych lekarzy, wspaniałych pielęgniarek i całego personelu medycznego i niemedycznego. I tutaj w Ostrowie Wielkopolskim widzę taką właśnie perłę, taki wspaniały zakład opieki medycznej, taki wspaniały zespół medyczny, który świadczy te właśnie wszystkie usługi medyczne, które są potrzebne dla naszych obywateli, tych najmłodszych, na jednym z najnowocześniejszych oddziałów neonatologicznych, jakie widziałem w życiu, a naprawdę ten, który dano mi było zobaczyć, był i wzruszający, i nieprawdopodobny, jeśli chodzi o sposób zajmowania się naszymi najmłodszymi rodakami. To było coś niesamowitego, przeżycie, którego naprawdę nie zapomnę długo, a może do końca życia. Dlatego z ogromną wdzięcznością przede wszystkim myślę o tych lekarzach, pielęgniarkach, specjalistach, specjalistkach, którzy leczą te malutkie, maleńkie dzieciaczki, które często się rodzą za wcześnie z jakimiś wadami. Dlatego też jako rząd, państwo polskie przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy złotych na szpitale pediatryczne w całej Polsce, aby mogły one leczyć dzieci na najwyższych europejskich, światowych, według najwyższych europejskich i światowych standardów. Zapytałem tutaj lekarzy, panią doktor, czy jeszcze coś można do sprzętu dodać, dokupić, dołożyć, tak aby leczenie było jeszcze lepsze z tego punktu widzenia technicznego. Usłyszałem odpowiedź budującą, że mamy już i w tym szpitalu, w Ostrowie Wielkopolskim, ale także w wielu innych szpitalach sprzęt najwyższej, światowej klasy. Ale wiemy doskonale, szanowni państwo, że aby leczyć, potrzebujemy przede wszystkim lekarzy. Przed 2015 rokiem, przez poprzednie 20 lat, wyjechało z Polski ponad 20 tysięcy lekarzy. To był bardzo chory, nomen omen, trend. I niedobra, niezdrowa sytuacja. Wykształcenie lekarza kosztuje, więc relatywnie niezamożna Polska w ten sposób łożyła środki na bogatą Szwecję, Niemcy i Wielką Brytanię. I inne kraje oczywiście. Nienormalny stan. Od kilku lat postawiliśmy na kształcenie lekarzy. I dziś, szanowni państwo, mogę z dumą powiedzieć, że mamy 20 tysięcy więcej lekarzy. Od 2015 roku przybyło już 20 tysięcy lekarzy. Na najróżniejsze sposoby kształcimy też lekarzy dzisiaj z zagranicy, ale również przede wszystkim zachęcamy Polaków do kształcenia na kierunkach medycznych. I kształci się o 50% więcej lekarzy na kierunkach medycznych. W liczbach mogę podać, że jeszcze w 2015 roku było to 165 tysięcy lekarzy mniej więcej. Dzisiaj jest to około 185 tysięcy lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy pomagają po prostu Polakom. Podobnie z pielęgniarkami. 6-7 lat temu to było 220 tysięcy pielęgniarek położne. Dzisiaj to jest blisko 20 tysięcy więcej, a więc panie, bo to głównie panie są, ale nie tylko oczywiście, podejmują tę pracę i podejmują się tej pięknej służby dla pacjentów. A więc współpraca pomiędzy państwem polskim, rządem polskim, a samorządem, tak jak tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, i współpraca ze środowiskiem medycznym dała ten dobry rezultat. Wiemy doskonale, szanowni państwo, że służba zdrowia to ten obszar, ta dziedzina naszego życia, która wymaga ogromnych nakładów, wielkiej uwagi.
i staramy się to robić. A najlepszym dowodem niech będą te liczby, które przytoczyłem. I jeszcze dwie uwagi. Pierwsza, dziś trochę zapominamy o pandemii COVID-19, ale ja chciałem podziękować kierownictwu szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, pani minister Marlenie Maląg, która jest też dobrym duchem tego szpitala, pani poseł Katarzynie Sójce i wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dbają o to, aby tu był najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt, ale także dbają o to, żeby jeśli wróci kolejna fala COVID-19 jesienią, żeby tutaj były przygotowane od razu łóżka. Myślimy do przodu. Oby tak nie było, ale wiemy już doskonale, że byliśmy nieraz zaskoczeni kapryśną naturą wirusa. Jeśli będzie jakaś nowa mutacja, trudna, groźna mutacja, także ten szpital i setki innych będą gotowe, żeby przyjmować pacjentów. I ostatnia uwaga. Tu w Ostrowie Wielkopolskim leczymy także ukraińskich żołnierzy, rannych żołnierzy. Żołnierzy, którzy walczyli na wschodzie z agresją rosyjską, z bestialstwem rosyjskim. Bardzo dziękuję polskim lekarzom, polskim pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu, niemedycznemu za to, że w tej jednej polskiej rodzinie staramy się pomagać naszym sąsiadom ukraińskim, którzy walczą nie tylko przecież o wolność swojego kraju, walczą także o to, aby zapanował pokój, bezpieczeństwo, a barbarzyńska napaść rosyjska, żeby odeszła do przeszłości. Szanowni Państwo, z ogromną wdzięcznością i podziękowaniem dla wszystkich pielęgniarek, lekarzy i całego personelu, wszystkich pań salowych, położnych tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. Rocznie 2000 dzieciaczków się rodzi. Bardzo się cieszę, że mamy taką wspaniałą placówkę. Oby jak najwięcej takich w Polsce było. Pracujemy nad tym cały czas. Dziękuję panie premierze. Mamy teraz czas na zadanie pytania. Bardzo proszę o zastosowanie się do zasady jedno pytanie od jednej redakcji. Mateusz Majchrzycki, TVN24. Panie premierze, ja chciałem zapytać, czy w najbliższych dniach nastąpi uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym, która umożliwi uzyskanie środków z KPO i czy czwartkowy wybór sędziów do KRS nie zaszkodzi tej sprawie? Szanowni Państwo, we wtorek, w ubiegłym tygodniu ruszyliśmy z procedurą zatwierdzenia KPO. Uzgodniliśmy wszystkie tak zwane, przepraszam za żargon, kamienie milowe, czyli warunki po stronie Komisji Europejskiej i po naszej stronie, tak aby dwie strony spotkały się przy jednym stole, podały sobie ręce i KPO, czyli Krajowy Program Odbudowy, czyli te potężne granty z Unii Europejskiej, żeby zasilały także polskie szpitale, polską służbę zdrowia. To jest ten wielki krok, który zrobiliśmy. KPO jest zatwierdzone, stało się faktem. To niezwykle ważne, bardzo się z tego cieszę. I rzeczywiście teraz, aby ono jednocześnie też mogło zostać zrealizowane do końca po stronie wykonania odpowiednich zapisów legislacyjnych, to w Sejmie procedowana jest ustawa o zmianach w zakresie Izby Dyscyplinarnej i innych zmianach dotyczących Sądu Najwyższego. Tutaj także porozumieliśmy się w ramach koalicji rządzącej, ale chcę też zaapelować do opozycji. Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Ona jest dzisiaj potrzebna. Dziś Polska po wielkiej pandemii i w trakcie okrutnej wojny na Ukrainie przeżywa, tak jak cała Europa, trudne warunki gospodarcze. I to jest bardzo potrzebne, abyśmy dzisiaj dostali te zewnętrzne środki na inwestycje. To zbuduje dobry potencjał wzrostu gospodarczego na kolejne lata. Taki potencjał, który jest jednocześnie nieinflacyjny, bo wiemy doskonale, że jednym z wielkich wyzwań dzisiaj jest właśnie inflacja, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, putinflacja. I wszelkie inne zmiany, o które też pan redaktor zapytał, zmiany w KRS-ie, mam nadzieję, że nie zakłócą już tego pozytywnego ruchu, tej pozytywnej zmiany, która rozpoczęła się w połowie zeszłego tygodnia. Zatwierdzenie KPO, Krajowego Programu Odbudowy, zatwierdzenie wszystkich środków unijnych, wielkie inwestycje, które są nam potrzebne i uspokojenie sytuacji gospodarczej. To jest podstawowy cel mojego rządu. Dziękuję. Proszę bardzo. Kolejne pytanie.
Dzień dobry, Piotr Kotwicki, Polsat News. Ja chciałem zapytać, w piątek w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej, unijnych dyplomatów, na których miano przedstawić instrukcje, jak płacić za rosyjskie surowce, ale w taki sposób, żeby nie naruszyć unijnych sankcji. Co pan premier myśli o takiej postawie, o takich rozwiązaniach? Czy będzie to wymagało reakcji ze strony polskiej dyplomacji? Dziękuję. Tak, tutaj negocjacje, które toczą się w ramach 27 państw Unii Europejskiej, niestety sprowadzają się często do tego, że wypracowuje się rozwiązania na najmniejszym wspólnym matematycznym mianowniku. To oznacza, że jeśli Niemcy czy Węgry, Austria albo Holandia sprzeciwiają się czemuś, to niestety bez ich zgody kolejnego pakietu sankcji nie możemy wdrożyć. I z pewnym rozczarowaniem rzeczywiście dostrzegłem, że następuje przyzwolenie na zapłatę za gaz w rublach rosyjskich, czyli coś, do czego dążył tutaj Władimir Putin. Pamiętacie państwo, 2-3 tygodnie temu zostaliśmy ukarani przez Rosję tym, że nie chcieliśmy płacić właśnie w rublach. Jednak Polska będzie się trzymała tej zasady, tych bardzo wysokich standardów. Jesteśmy wśród tych, którzy domagają się radykalnych pakietów sankcji, bo wierzymy, że tę wojnę można zatrzymać militarnie. Tam walczą Ukraińcy w tym celu, ale można też zatrzymać gospodarczo. Jak Putin i jego władza w końcu zrozumieją, że do sankcji podchodzimy bardzo na serio i że wiemy, że one też będą kosztować nas, Europę, ale jesteśmy w tyglu geopolitycznej zmiany i nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosja zaszantażowała nas wszystkich. Jeśli oni tam wreszcie to zrozumieją, dostrzegą, to wierzę, że będzie to też bardzo ważny czynnik, który doprowadzi do szybszego zakończenia wojny. Więc pan redaktor ma rację, że jest pewnym rozczarowaniem to, że są państwa i to już niestety nie jest tylko jedno czy dwa państwa członkowskie. To jest kilka, a może nawet więcej niż kilka państw członkowskich, które chcą ugiąć się i płacić w rublach. My mówimy twardo nie. Odejdźmy jak najszybciej od ruskich węglowodorów. Ale chcemy też zachować jedność. I myślę, że Polacy to rozumieją, że właśnie dlatego działamy tutaj na tych dwóch różnych, różniących się od siebie instrumentach. Jedność Unii Europejskiej i jak najdalej posunięte sankcje wobec Rosji. Dziękuję, panie premierze. Mamy jeszcze jedno pytanie. Krystian Kaliszak, Telewizja Polska. Panie premierze, poruszył pan już dziś kwestię koronawirusa. Jutro w Polsce zakończy się stan epidemii. On zostanie zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego. Koronawirus SARS-CoV-2 oczywiście nie zniknął z naszej przestrzeni. Jakie więc zalecenia, rekomendacje od jutra? Ostrożność przede wszystkim? Ostrożność przede wszystkim, ale także pamiętajmy o tym, jak wiele razy koronawirus nas już do tej pory zdołał zaskoczyć i to niestety zaskoczyć negatywnie. Nie wiemy, co będzie jesienią. Pamiętamy dwa poprzednie lata, 2020 rok, 2021. Wiemy, że latem koronawirus nie jest tak groźny, jak i inne wirusy, wirus grypy chociażby, ale jesienią, zimą ta zmora lubi powracać. Ja wierzę, że skuteczność działania szczepionek potwierdzona w ostatnich latach będzie też jednocześnie dobrą tarczą przed ewentualnym zagrożeniem jesienią. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że te zasady, które do tej pory stosowaliśmy, one niestety powinny zostać z nami dłużej, chyba że się okaże, że będą tylko pozytywne scenariusze i rzeczywiście lekarze nam potwierdzą, specjaliści, epidemiolodzy, że natura tego wirusa SARS-CoV-2 staje się coraz mniej niebezpieczna, ale poczekajmy, aż powiedzą nam to specjaliści. Dziękuję, panie premierze, dziękuję państwu za obecność.